Demokracja nie tylko odświęta. Kampania wyborcza dobiegła końca. Wybory za nami. Wielu polityków, którzy przez ostatnie tygodnie wyskakiwali z każdej lodówki, znów zajmie się swoimi sprawami. Niektórzy wyborcy z ulgą zapomną o polityce na dłużej być może na całą kadencję. Nie powinno tak być. To właśnie takie podejście sprawia, że polityka wielu z nas kojarzy się z patologiami, partyjną nawalanką, ignorowaniem zwykłych ludzi. I prawem głosu raz na cztery lata. Tymczasem, według klasycznej definicji, polityka to sztuka roztropnej troski o dobro wspólne, czyli Rzeczpospolitą. Troska o Rzeczpospolitą nie jest zastrzeżona dla zawodowych polityków, tak naprawdę jest możliwa tylko wtedy, gdy zaangażują się w nią szerokie rzesze obywateli, świadomych swoich praw i obowiązków. Jak możesz troszczyć się o nią na co dzień, a nie tylko od święta? Oto kilka pomysłów. Kontroluj władzę, korzystaj z prawa do informacji publicznej, inspiruj rządzących, składaj petycje na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, twórz lokalne prawo, stwórz inicjatywę uchwałodawczą i zbierając kilkaset podpisów, zmień prawo w gminie, powiecie lub województwie. Zorganizuj referendum. Lokalnie możesz to zrobić nie tylko w sprawie odwołania władz, ale także w sprawie rozstrzygnięcia jakiejś ważnej dla Waszej małej ojczyzny sprawy. Działaj lokalnie, twórz organizacje, sieci współpracy, buduj zaufanie pomiędzy mieszkańcami. Każdy z nas może sprawić, że Polska z dnia na dzień będzie lepszym miejscem do życia, a demokracja lepiej praktykowana. Nie potrzeba do tego polityków wybieranych raz na cztery lata. Chcesz wiedzieć więcej o każdej z tych form praktykowania demokracji na co dzień? Zajrzyj na www.lubbezpośrednio.pl, subskrybuj nasz kanał i poszukaj informacji o warsztatach i spotkaniach Instytutu Demokracji Bezpośredniej w Twojej okolicy.